Czy nie? A, na szczęście nie. Na szczęście nie. Cieszę się, że ktoś zabrał mnie do gymu. Tylko moim problemem jest to, że ja chcę iść do Poké Center. Gdzie jest? Jeszcze raz? Czyli syn nie żył przez chwilę. To ciekawe. Do takiego gymu to ja nie chcę iść. Ja i mój mięsień piwny odmawia chodzenia do gymu. Nie, to tak nie działa. Cześć, Siwak. Pamiętam próbować kiedyś? Absolutnie. I nie zamierzam. O, jak nie próbowałeś, to nie możesz się wypowiadać. Ale jeszcze nie opowiadam, że jest to zła rzecz, ale po prostu, że nie chcę i nie lubię. Hej, se tylko rzeczek znam. A to nie jest tak, że nigdy w życiu nie ćwiczyłem na sprzęcie siłownianym. Po prostu nie byłem na siłowni z aktywnym planem treningowym. Bardziej w tę stronę. Bo jakieś tam siłownie odwiedzałem i coś tam próbowałem na nie ćwiczyć. Myślę, że może coś dobrego mi dadzą. W ogóle jak to jest w roku 2024 grać się w grę o niewolnictwie? I pojedynkach zwierząt? Dobrze czy niedobrze? Mam już twoją dużą formę, ok? Nie potrzebuję cię. To jest ten bardzo... A nie, w to ja absolutnie nie wątpię, że są tacy ludzie, tak? Zresztą ja bardzo często słyszałem o ludziach, którzy na przykład na spacery nie lubili chodzić bez kogoś, tak? Gdzie dla mnie, nie wiem, ja chyba bardziej komfortowo się czuję chodząc samemu na spacer, bo mogę sobie dostosować tempo do tego, jak ja chcę mieć tempo, mogę sobie dostosować to, gdzie idę, na jak długo idę, tego typu rzeczy, mogę sobie robić co chcę na takim spacerze, więc pod tym względem, nie wiem, jakoś... Dla mnie, jeżeli idę z kimś na spacer, to bardziej w formie, że idę sobie z kimś pogadać i przy okazji sobie gdzieś tam zepczemy, a nie, że po prostu idę się przejść na spacer, tak? I w takim momencie to już równie dobrze można po prostu iść i gdzieś przycupnąć, tak? Że nie wiem, choć gdzieś wyjdziemy sobie na kawę, herbatę, na jakieś ciastko czy coś. Że niepotrzebny jest tego spacer. Pozdrawiam mojego redaktora przyjacielskiego, no dzisiaj PNT zamieszkuje. What? Excuse me? Czy to jest jakieś nawiązanie do waszego wspaniałego zamawiania towarów? Czy to jest Giatina? Yep. Hello. Ale ma Levitate? Nie, ma Levitate. No tak, kurwa, Exerting is special. Czy ma Levitate? Nie wiem, zawsze mówiłem, że to jest Giratina, a nie Giratina. Może się mówi, że to jest Giratina. Czy ja mam coś, co jej potencjalnie nie zabije? Aurora ją na pewno zabije. Co ty masz? Ty jak wejdziesz, to umrzesz od Shadowclawa, więc nawet nie próbuję.
masz imię Boga. Znasz co? Dobra, jolo. To i zapkan na pewno trafi. Okej, nieważne. Powiedziałem, że ktoś zapka. Tak, to jest zapkaną na pewno tak. No dobra, spróbujmy. Czy ja chcę próbować się łapać? To jest pytanie na dziś. Jak sądzicie, czy ja chcę próbować łapać Jettinę, czy nie? Z moimi 10 ambitnymi pokebolami. To nie brzmi jak dobry pomysł, szczerze mówiąc. Ale zdam się na waszą decyzję w tym wypadku. Staten. No właśnie, nie chcę statować, miałem możliwości. Staram się na tyle, na ile mogę nie statować. Ja Arceusa wmawiam najbardziej polsko, ja się dam. Nie, mówię, że to nie jest Arceus. Albo Arceus, albo wpływie to jeszcze. To nie wygląda, jakby miało się opać. Nie będę kłamał. Moje pokebole. Wszystkie moje pokebole. Oj. Mogę to chyba szybciej zrobić. On się nie dolapie. Ten diabelski pomiot. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego łapie legendarki ostatnim pokebolem? I want to fucking die. Yeet. Come on. Aż tak to nie. Muszę wrócić do centrum, bo trochę za dużo zużyłem. A to pewnie jaka sprawa? 72. Absolutnie nie miałem kasy. Arceus. O mój Boże, tylko nie zubat. Tylko nie Pokémon z czterokrotną odpornością na fighting. A się powinienem polerować inne Pokémony. Tak mówię, a jednocześnie jakaś część mnie w Pokémonach nie chce używać legendarek i dokładnie dlatego złapałem już 3. Bo uznaję, że wtedy gra jest za prosta. Jak żyć? Czekaj, bo coś nie pominęło. Coś mnie ominęło. A, Żebaldom, okej. Okay. Giratina, oh man. Jak bardzo... Żebaldom, okej. Okay. Giratina, oh man. Jak bardzo można samodować wymowy Pokemonów. I tak wiem, że było echo, nie bijcie. A ile jeszcze... tego skurwysyństwa spotkam po drodze. Czy ja mam czym ją bić? Poza nią samą? Aaaa, jebać. Przynajmniej chcę się z nimi pobić. Geo, dude. Odsyłam do pokera po trzeciej geny. Nie kojarzę pokera po innej niż z pierwszej geny. Powiem więcej, ja
Do tej pory podejrzewam, że część Pokémonów mówię bardzo dziwnie. Teraz jak o tym mówię. Pamiętam, że bardzo długo mówiłem Psycune. To może jednak wejdę na Discorda. Kim ja jestem, żeby odmówić? Czemu mi to matter of time? Suicide? Oh my. Aj, Flame Wheel. O mój Boże. Blaziken z ognistym atakiem? Blaziken? Rzeźnik z Blaziken? Mój ulubiony Pokémon z Wiedźmina? O, Bailiff. Akurat sam nas do startowania. Muszę mi kawał grzać, bo jestem zjebany i pakowanie się jest moim osobistym piekłem. Mówisz teraz sobie, kiedy notorycznie pakowuję rzeczy dopiero wtedy, kiedy ich potrzebuję. Więc trochę znam uczuć. Moim ulubionym Pokémonem jest Kindred. To jest MN, kiedy Shin wchodzi tylko po to, żeby spuścić mi w pierdol za to, co właśnie powiedziałem. Zresztą się biorę w ciuchy z torby. Żeby się organicznie fakt... nie powiem, że mi się nie zdarza. Chociaż ja zazwyczaj jak... przywożę to torbę ze sobą, to ona ma ciuchy, które są do wrzucenia, do prania. I wtedy trochę głupio by mi się było w nią ubrać. Z drugiej strony, jeżeli się mnie zapytacie, czy ubieram się w rzeczy, które są zdjęte prosto z wieszaka, to moja odpowiedź będzie zawsze. Cześć, Giatina. Wciąż nie. Czekaj. Hold up. Ale już też się skończył. Nieważne, nie było. Nie było mowy o niczym. Ale to też nic nie będzie. Diplom. Michałów, oj tak. Nie no, w tej chwili to już ponad 1000 chyba. Też chyba iść w undergroundy? No, raczej nie. Zwłaszcza, że w czwartej genie te undergroundy nie były jakieś super ciekawe. Mój ulubiony Pokémon to... Psycune. Bardzo go... Czemu? Game Freak miał... fetysz na to, żeby dawać każdemu jednemu legendarnemu Pokémonowi akurat też ze wszystkich rzeczy. Ja się zastanawiam. Ja nie muszę być wyjątkowo śnieżynką. Znaczy, u mnie to nie jest tak, że jestem jakąś śnieżynką, po prostu bardzo lubię design Sykona. Jeszcze mi powiesz, że lubisz to czarny Mega Evo. Głupie pytanie, bo teraz o tym zacznę myśleć i mi to nie da absolutnie spokoju. Jak wygląda Shiny Mega... To był Y? Halo, co ci nie da spokoju? Halo? A, Jezu. Zapomniałem, że mam Discorda na tym. Na głośnikach po tym ostatnim filmie. I tak zacząłem... Co ci nie da spokoju? I tak się zaczyna zastanawiać, Jezu, czemu ja słyszę tych głośników? Shin Jumpsk. To mi nie da spokoju. Która forma Charizarda jest czarna?
X czy Y? Chyba X. To jak wygląda Shiny Mega X? On nie jest jakiś taki paskudnie zielony? W sensie nie ma takiego paskudnego zielonego? No właśnie nie, bo normalnie Shiny Charizard jest właśnie czarny i dlatego się zastanawiam. Pozwól, że sprawdzę. Mhm. Shiny Mega X ma zielone i czerwone skrzydło, o Jezu. Tak, no to tak, tak, tak. Dziwnie, trochę. Ja hejcę tego czarnego Charizarda. On jest... Jestem on okropny. On jest tak okropnie edgy. Jestem okropny. Czemu? Bo moja pierwsza myśl to było sklipowanie cię, ucinając jedno słowo. Może ja tak hejcę po prostu? O jedno słowo dalej. Nie, przepraszam, o dwa. Okej, rozumiem. Jasne, ale... Fair enough. Czego ja nie hejcę? Nie hejcę Charizarda Y. Kocham Charizarda Y. To jest perfekcyjny przykład Mega Evo dla mnie. To jest świetne. Ja bym chciał, żeby druga gana coś dostała. Ja też. Ja w ogóle bym chciał, żeby Megasy były stałą częścią serii, a nie jednorazowym gimmickiem. Bo drugie gen... W pierwszych 4 gen chyba tylko druga nie dostała Megasiek. Mm-hmm. Nie wiesz, nie, czwarta też nie, to ja pierdolę. Czwarta nie dostała. Co ja pierdolę, co to jest? Co ja za głupotę pierdolę? Shiny Rampardos, ja w ogóle Rampardos jest based as fuck. Strasznie lubię tego Pokemona. Jest jeden kanał, który oglądam, na Pokemonowy, False Swipe Gaming, i tam jest Rampardos Theorem. Czym jest Rampardos Theorem? Jest to Pokemon, który na papierze ma jakieś naprawdę dobrze wyglądające staty i sensowny moveset, ale przez to, że staty są rozłożone tak, jak są rozłożone, to jest absolutnie kurwa niegrywalny. Okej. Bo on ani nie przeżyje hita, ani nie będzie na tyle szybki, żeby mu zadać hita. Właśnie kojarzę, że on jest... On ma jeden z najwyższych... On... Sweeper... Ma atak jak sweeper i chyba tam z 60 speeda. No bo... Nie wiem, czy Rampardos nie ma drugiego najwyższego ataku w tej grze. 165 base atak, 58 base speed. Bo co, pewnie Deoxys atak będzie miał wyższy atak? I nie wiem, co jeszcze by mogło mieć. Pewnie jakieś legendarki, bo... No właśnie, legendarki to raczej też nie ma powyżej 150 tak TBH. Ewentualnie ultrabisty. Ultrabisty raczej special atak mają wyższy, jeżeli już. Nie wiem, czy jest tu gdzieś... List of Pokemon... Aha. O kurwa! Trochę się stopiłem. Tak, pamiętałem, że któryś Ultra Beast ma ten jakiś mega wys. Blacephala? Kartana. A, Kartana. Ja pamiętam, jak w Pogo trafiłem na Kartana i się zdziwiłem, jakie to jest kurwa małe. No, ona jest malutka. Titan, Deoxys Attack ma... Tam pewnie ma 10 najwyższy dopiero, Jesus. No, bo te energie są... przebuffowane okrutnie. Nie, bo tak się zastanawiam, co w sobie może mieć wyższy atak slacking. Może mieć wyższy... nie jestem pewien. Medicham... Psychic Fighting. Wiem, po prostu się zastanawiam, czy mam cokolwiek sensownego na niego. Chyba będę musiał matchotować albo flamewallować. Bo Grawal zdecydowanie nie przeżyje następnego hita. Odpalam listę poksów i zastanawiam, możemy się pozastanawiać, czy miałeś problem z wymową i z czym ja miałem. Znaczy, to nie jest nawet kwestia, że można się zastanawiać, tylko to jest tak, że wymienisz mi, a ja ci powiem jakąś bardzo głupią wymowę. Przychodzi ci do głowy coś takiego? Do tej pory będę mówił, że to jest Gajardos. Czemu? Bo w Pokemonach tak mówi polski. A przecież w sumie w polski dubbing, no. Tak.
Nie, tego się nauczyłem, chociaż jako dzieciak tak mówiłem. Jesus! No to całkiem dziwne, bo przecież ten nawet się przez w pisowni to jest Gyarados. Mhm. Gyarados? Polskie dubbingi były konsystentne i inconsistent trochę, prawda? Najpierw nie liczyłem, że Machoke nie będzie miał niczego na Giratina. Co i pewnie nie mogę z tym. Cześć, o male sorezy. No dobrze, posiedzimy sobie tej chwili. Gyarados. O mój święty Boże. Jak słyszę o Nedrim i polskim dubbingu, to od razu mi się przypomina Ryszard Mocnoczołyszą. Shiny Rampardo, on jest taki różowo-czerwony, nie? W sensie ma te detale różowo-czerwone. On kojarzy, jak wygląda Shiny. On jest, że jest trochę goofy ass. Trochę. Czy ja to zabiję za the time, czy jeszcze nie? Ale generalnie bardzo lubię Rampardosa. Yolo. W ogóle lubię obie skamieliny z czwartej generacji i tym sposobem autuję się jako jeden z trzech fanów Bastiodona na świecie. Ja jestem niestety z tych ludzi, którzy widzą Pokemona, który jest defensywny i ma takie eee. Ja wiem, ale lubię design. Aha. Shinpi Passenger już patrzę. O tak. Boję się zapytać. Koszuleczki. O, baby. A, tak te zostały odebrane, jak rozumiem? Tak. Pisałem pełnomocnictwo na masce samochodu. Pomocy Machop nie polizą na śmierć? Lik. Tak, widziałem. To, co pisałeś o rozmiarach. MLLLXXL. To jest kamienie z drugiej. Bardzo śmieszne. Czemu Shinobu paczuszkę Szczecowik odbierał? Ano dlatego, że jestem mądralą. Jak zamawiałem koszulki, to była jedna z nich była dla Sewika. No i pomyślałem sobie, że ej, zamówię to dla Sewika. Przecież będzie najsensowniej i tak się widzimy za miesiąc. I zmieniłem adres, na który to zostało wysłane, ale już nie wpadłem na to, żeby zmienić swoje imię i nazwisko, które zdążyłem wpisać. To było bezbyt w związku oczywiste. Z tym musiałem skrobać pełnomocnictwo na prędce Sowikowi na masce samochodu i liczyć na to, że pani Grażynka z okienka się nie przypierdoli, że nie napisałem tego pełnomocnictwa przy niej. I to przypierdoliła się. No właśnie. Nie, Winston, pani Grażynka. Znaczy nie wiem, ja pamiętam, że mi współlokator któregoś razu też pisał, że ja niżej podpisany jada, upoważniam do odbioru mojej paczki jada. No, w sensie teraz jakoś jest tak, że musisz właśnie osobie, z którą mieszkasz, możesz odbierać bez problemu przesyłki. No my to w związku z tym Sawik musiał poświadczyć, że ze mną mieszka. Co w zeszłym roku, gdyby poświadczał coś takiego, to nie byłoby to wcale dalekie od prawdy. Teraz już trochę, teraz jest trochę mniej. What is this? Nasza imię. Fajnie na... ci sypią tymi legendarkami. Tak, i to akurat wtedy, kiedy nie chcę używać legendarek aż tak bardzo przejściu. Jakby pseudo legendarki spoko, legendarki ech. Lecę sobie przez tą śmieszną listę Pokemonów. Dam na te sobie, jak masz, co ja się będę. O tak, Feraligatr. Feraligator. 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 Przynajmniej to nosi. To daje? Znaczy.
tego co kojarzę, to ta druga forma Shaymina była straszliwie wkurwiająca do stopnia, że ludzie ją zbanowali po jakichś dwóch dniach. Była straszliwie wkurwiająca w filmie z Shayminem. Nie, nie, chodzi mi tak z tych walkach. Miałem. What is this? Pomóc this do access? Nie. O, okej. Okay. No dobrze. No, no to co to za Pokemon? Arcus Sinus. Nie chcę go łapać. Dlaczego? Nie chcę używać legendarek, powiedział mając 4-6 teamu legendarnie, no zobaczmy. Arszenik? To to personaż Arszenik? Moja ulubiona persona. Arceus. Proszę nie łączyć mnie z czatem. O, to Miluch Tank. Wyobraziłem sobie, z tego, że to Pokémony, to wyobraziłem sobie, jak ta Melanie z Sword Shieldów wystaje z wieży, jej głowa wystaje z wieżyczki z czołgu. Jezu. Milf Tank. Arsen to był jakiś fikcyjny złodziej francuski. Arsen Lupin? Tak, Arsen Lupin. Aczkolwiek jeżeli zapytasz się mnie teraz, z jakiej powieści on pochodzi, to nie przytoczę dokładnego tytułu. Ja również. Całkiem dowolony design persony dół. Pokemony na wędce nie istnieją. Właśnie, bo nie było cię wcześniej, jak łowiłem na wędce. Aha. Na jednej drodze na wędce miałem Dragonite, Feraligatra, Blaziken'a i Manectika. Zdrowe. Yep. Czy on nie był Squirota? Mógł być, ale głowy nie dam sobie uciąć. Sowik, swoją drogą, powiedz mi ten, jak rozmiar tej koszulki. Bo jak na ciebie pasuje, to na mnie też będą pasować. O Boże, tutaj dowolek był potrzebny. Zapomniałem. Pamiętam, że w Pokemonach, wracając na chwilę do wymowy, w Pokemonach w polskim dubbingu był Dunspears zamiast Dunsparce. O. Nie no, kurwa, ilość legendarek, które ci się spawnują, trochę mnie boli. Mówisz? Abym se złapał Zapdosa. Tak naprawdę to nie. Nie wiem, Zapdos jeszcze jest dla mnie na tym tierze legendarek tych. Nie czuję się, że ich używam. Birb. Chciałem powiedzieć. Counter rate taki trochę nie za wysoki? Nie wiem, o co ci chodzi. Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek ma 600 base statów lub wyżej, to już się źle z tym czuję, ale lubię używać co do legendarek, więc skłamu. Okej, to już więcej nic nie będzie. Rozumiem, pasuje w huge, let's fucking go. No zgadzam się, na Sewiku na pewno jest huge. Sewik jest huge, więc nic dziwnego. Znowu Shaymin? No to zajebiście to, jak w przyszłym roku będę mógł kupić kolejne 7 LPL-owskich koszulek z tego roku. Jezu! Ładne są! Wiesz, ja nie mówię, że one nie są ładne, tylko po prostu... LPL ma consistently naprawdę dobry merch. Po prostu kwestionuje ilość kupywanych koszulek. Teraz kupiłem tylko 3. Manki. Ładne jest to JDG. No, jak Nightmare wstawiał zdjęcia, to ten to... To mnie przekonało, żebym kupił, bo bardzo ładny,
bardzo ładny, ma odcień tego niebieskiego. Jedna rzecz mnie mocno niepokoi. Pokemony stawiamy jakiś czwarty, piąty poziom, ja mam około 20. Nie ukrywam, że fajnie by było móc je odrobinę zbijać HP-kowo, żeby móc je łapać. Który ptaszek za Abdos był? Poza tym, nie wiem czy wiesz, ale jest jeszcze jakieś 6 koszulek z LPL, które mogę kupić. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Bo kosztują śmieszny pieniądz. Nie no, przecież ty na pewno byś nie wydał tyle pieniędzy. Ja mów tak. Ja tylko ciebie cytuję. Nie, na szczęście po ostatnich Pokuza. Moich... Załogę też na szyfrę pisać? Sylwia moment na czacie się zadział. Mam wrażenie, że ludzie... Przepraszam Sylwia, ja cię teraz... Jesteś reprezentantką pisania w ten sposób na czacie w mojej głowie. Pana jakoś kreację patnie. Okej, smacznego, że trzymaj się. Prosty przekaz, kurwa, czego nie rozumiem. No, a my mieliśmy też klasycznego gypedypyta. Robak Polak. Ej, co my to Rob 4 kupasuje nawet? O kurwa, to bogowie, dosłownie. A, Igliba był do wzięcia jako trzeci starter, okej. Okay. Bo nie pamiętałem na początku streama, to był jako ostatni starter do wzięcia. Dlaczego mam ograniczenie prędkości, wiadomo... What? Mam wrażenie, że to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym słyszę i to jest najgorsze. Ale jednocześnie nie jest to coś, co ja mogę jakoś aktywnie ustawić chyba. Że ja mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Nikt nie kupuje. Kup sobie kurwa koszuleczkę T1. Coś ty do mnie kurwa powiedział? Prawy wycisz. Zero. Nie no kurwa koszulki T1, ja pierdolę. To za kurwa obrzydliwstwo. Kibicowałeś? Komu, kurwa? Na pewno jak oglądaliśmy finał Worldsów, to bardziej kibicowałeś T1 niż Weibo. No tyli. Tam bardziej kibicowałem, żeby były dobre gry, a nie ten. A nie komuś konkretnemu. Lali. Ty byś wziął koszulkę T1-owi. Glali. Glady? Ja zawsze mówię Glady. Właśnie nie wiem, czy to jest ten taki glacier na przykład. W lewo czy w prawo? Zobacz najpierw w lewo. Okej, okay, tutaj ewidentnie tylko po Glelli. Bardzo przydatny TM. To tam... co ci koszulka T1 sobie? My zawsze mówiłem, że lubię ten skład. Nie no, to be fair, jeżeli ktoś mówi, że lubi gacze, to nie ma zazwyczaj nic aż tak przeciwko. Gorzej, jeżeli powiesz mi, że lubisz orgę. Same. Bo organizację bardzo często można utożsamiać z fanbase'em, a to zazwyczaj. Tak, ja nie mam do składu. Wypada nieco gorzej. T1 to... To o czym mówimy to jest akurat koreańska drużyna w League of Legends, a generalnie... Czy T1 nie jest... Zastanawiam się w tej chwili na ile to jest nazwa któregoś telekomu. W sensie to jest... Bo wiem, że chyba T1... dalej istnieje SK Telekom tak, T1 chyba... z tym, że ich drużyna ligowa się nazywa T1. No tak, to właśnie nie jestem nigdy pewien na ile T1 to nie jest po prostu jakaś fuzja amerykańskiego i koreańskiego.
No bo T1 to jest rebrand od czasów, kiedy też. Tam CEO Comcastu przejął Aha. tę organizację. No to właśnie z tym mi się tak mieszało. Żeby już nie było, że to samo SK Telekom T1. Czuję się okropnie z tym, że moje mogli z tym Pokémon jest Grovyle. A propos, Luna mnie pytała o... Luna mnie pytała o mojego ulubionego Pokémona, jest właśnie na ekranie i jest to Grovyle. Ja mam top 3 swoje, z którego nigdy nie wyjdę, mam wrażenie, bo... Ale nie, raczej nie masz jak wyjść, jeżeli nie grasz w Pokémony? Dalej śledzę, wiesz, designy chociażby, nie? Aha. I mam swoje żelazne top 3, które jest, co zabawne, starterowymi typami. Munchlax? I to jest Grovyle, Ninetales i Floatzel. W tej kolejności od 1 do 3. Przed chwilą zastanawiam się, co masz na myśli, może czas starterowymi typami, ale już widzę, co miałeś na myśli. Fire, Grasswater. Zastanawiałem się, ile jeszcze takich trójek da się zrobić w Pokémonach, żeby działały takie starterowe typy. Ale ciężko je tak wymyślić. Żeby działały dokładnie tak samo jak starterowe. Co byś musiał? Steel Rock Fire? Nie, bo rok na siebie jest neutralny. Jak rok na siebie? Bo ty mnie rok na siebie. Rok na siebie nie jest not very effective. Rok versus rok jest neutralny? Tak. Okej. Tak, trzeci to Float Cell. Koszulkę sportowych na pewno bym się chciał kiedyś w G2 koszulkę zaopatrzyć. No, gdyby nie gdyby ta, co mieli na MSI 2023, nie kosztowała 70 euro chyba, to chciałem ją kupić, bo ona była piękna, ta baseballowa. No to jest dla mnie zawsze duży problem, że jakiś taki właśnie mecz zazwyczaj kosztuje jakieś obrzydliwe pieniądze. No właśnie dlatego kupiłem ten z RPL, bo on kosztuje śmieszne pieniądze. $21 za sportową koszulkę z 26, bo z custom pleckami. Gdzie europejskie zaczynają się od $60 za to. Cześć, jaki? Jedyny grywalny gracz czwartej geny? Czy sugerujesz? Nie, czemu? Hard Gold, Soul Silver są rzeczą. A to też prawda. Zakładam, że było mówione o czwartej genie jako tej, o Sino. No to tak. Zaraz mi jeszcze powiesz, że ten, że nie podoba ci się to, że są dosłownie dwa ogniste Pokémony w czwartej genie? I mean, słuchaj, gdybyś użył w tym momencie Close Combat na Blissey'a, to doczekalibyśmy remake'ów Sword and Shield i ten pasek HP dalej by spadał, więc... Mogę mieć lekki problem z Diamond i Pearl. Mnie trochę cały czas kłaci, żeby tutaj kupić te remake'i. Takiego Mad Girl Scaling poziomów. I mean, to jest problem ogólnie drugiej geny, niezależnie od... Remake'i i tak to poprawiają, bo pamiętam, że oryginalna druga gena była absolutnie paskudna pod tym względem. Że tam liga miała maksymalnie 50, a potem większość kanto miało jakieś 35, 45. Nic dodać. Ty no przecież ta, jak ona miała, Janet, która była jednym z ostatnich gym leaderów? Ona miała chyba najwyższego Pokemona, że to jest drugi? Coś ja. Yes. I potem tam powiedzmy Blue miał chyba około 60 coś. I potem od razu szedłeś do Reda, który miał wszystko 73 do 81. Pikachu na 88. Nie, to w remake'ach dopiero. Bo tak to, no tak. Bo w oryginalnym 81. Okej.
Dlatego ja bardzo lubię grać w czwartą gen, w sensie w Hard Gold SL Silver, ale jeżeli sobie jakoś zmodyfikuję odrobinę, bo tak to ta gra jest po prostu od ligi robi się absurdalnie prosta. Do Reda. Po drugiej stronie zawsze, jeżeli sobie to jakoś modyfikujesz, to potem Red jest interesujący. Czy on się właśnie zabił Rockslide'em, czy jestem ślepy? Tak. Czemu on się zabił Rockslide'em? Został pacjentem fińskiego szpitala. Dzisiaj na czacie jest jakiś dzień chrystania czarnych rzeczy? Nie tylko na czacie? Na voice czacie też? Slugma balls? Slugma, fucking nuts. Dzięki za klucz, doceniam. Miejsce, gdzie spotykasz lugie. Najlepszy dungeon w całej grze, powiedział nie kurwa nigdy. Mogę odrobinę hejcić te Will Island? Tak, odrobinkę. Uważam, że Twin Tower jest dużo lepsze. Spoiler, tak się nigdy nie grałem w silverowe wersje. W ogóle teraz jak o tym myślę, to druga gena ma ze sobą bardzo dużo problemów. Chociażby to, że nie powiem, że połowa, ale jest dość dużo Kanto Pokemonów, które... Wróć, Kanto, Johto Pokemonów, które spotkasz dopiero w Kanto. O, to prawda. Co, chciałbyś mieć Handlera w miarę wcześniej? Pojebało cię? Zapraszamy do Celadon. Tylu. I to Merkawa jeszcze byś chciał? Też zapraszam do Celadon. Mizrius? Gdyby tylko nie było w ostatniej lokacji w grze. Blasvitar? Ha! XDD. Znaczy powiedzmy, że Blasvitara jeszcze jak cię mogę znieść, bo to pseudo legendarka, tak? Ale... Tak. A nie dostajesz Jauja Blasvitara? Nie przypominam sobie. Przynajmniej nie bez modów. Nie pamiętam. To jest sensowny system walki, jak tylko zobaczę na słowa Sekiro Inspired. Kiedyś przejdę Sekiro! Ja widziałem dużo pozycji. Nine Souls jest od wielu lat na moim radarze, praktycznie od pierwszej zapowiedzi i fajnie, że podobno dowozi. No w sumie, a gdyby tak kupić? Aż tak nie masz co robić z pieniędzmi? Mam co robić z pieniędzmi. Czemu hejcisz? Kupiłbym sobie koszulki, kupiłbym sobie parę gierek. Nie kupiłbym teraz koszulek, bo poczekałbym aż stanieją te z tego roku. Te z tego roku na razie są podwójnie drogie. Liczę, że stanieją te z tego roku. Naiwnyś. No słuchaj, te z... Ja bym sobie kupił pojedynkę z IBF-em, która się powstrzymuje. Imbifor kolega, który nie chce go rozsprzedać. Coś to? Commander Sam? A raczej Analityk Leo? A. O, Pokémon na zakochujące w wysokich poziomach. Nie pchaj mnie to. Nie, na pewno mnie nie zbackuje na śmierć, prawda? Barkbite. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Wiem, że boli. Powstrzymuje mnie to, że rozmowy z Fajmą jak wysoko z odlopu do... Słuchaj, odrobinę zadłużyć się jeszcze nikomu nie zdarzyło, żeby go to zabiło. Dostaje pan podwyżkę o 7,50. Za godzinę, nie. Yeah.
Ja też sobie robię wolne dzisiaj, Luna. Chociaż ja mam trochę przymusowe wolne. Ale... Oj tam? Nie istotne. Co on robi? Liczy się efekt. Ale jumpki? Okej. Okay. Za wysoko nie podskoczył, what the heck. No dobrze, spróbujmy tak. Na pewno nie ma jakiegoś coverage na tego, na duchy, prawda? O mój Boże. O ja pierdolę, o Boże, o kurwa. Go weak is the death. Boję się. O kurwa, ja się naprawdę boję. Przynajmniej nie ma leftoversów, więc prędzej czy później mu zniszczę tego substituta. Dymek, DP jest na jakiś ultra modable silniku. O kurwa, Ben. Mam Giratina. Owszem, zdarzyło mi się złapać, przy czym wierzę naiwnie, że nie będę jakoś za bardzo używał legendarek, jak gdzieś na załączonym. Ta to jest twoja Giratina, Manafi, Latios, czy tam chuj wie, co jeszcze? Latios, tak. Latios u mnie robi teraz za Rocksmash Slave'a. Latinos tak zwany. No, Substitus w końcu się wyjebał. Rychło w czas. O, ja pierdolę, oczywiście. Mam dziwne wrażenie, że mogę nie wygrać tej walki. Ja też. Ujeram, kupiłbym te najczęsze. Ach, ja mam jeszcze głupszy pomysł. No. Ściągnąłbym sobie Dark Soulsy. Które? Jeden. Based? No. Gasz jakiegoś Nuzlocka? Randomizer, tylko... On ma Embera, on mnie zabije. A nie, nieważne, hajp, zamknij higdynę. Za moich czasów ten atak miał celność. I nie trafią. Tak. Podobają mi się poziomy swoich Pokemonów. Tak? Mix the day. A wiesz co mi się nie podoba? Te Hydro Piki. Czym jest ten efekt, który się tak pojawia, tak się zastanawiam? Nie wiem. To jest Quick Claw? Że pierwszy atakuje? Może. O tak. No dobrze. Outplay. Nie powiem, ten high jump kick trochę mnie zabolał. A przez trochę mam na myśli, o Boże, o kurwa. Nie jestem pewien, czy high jump kick nie ma zaktualizowanych statów, że ma tutaj 120 big powera. To mogłoby tu... Mogłoby tłumaczyć, dlaczego umiałem dosłownie na hita? I wygląda, jakby miał 100 celności. Zakładałem, że Hariyama nie ma jakiegoś... no guarda, czy jak tam się zwie, to nie powinieneś. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Tym razem na pewno pójdzie lepiej. Brak poszlak, wiem. Jak to szło? Definicja szaleństwa? Lub to samo i że wyjdzie? A tak, to był problem. Już pamiętam. Ja się nie replayuję moje komplet Pokémony raz na 2-3 miesiące. Jesus. Ja jakoś Pokémonów nie potrafię aż tak często ogrywać. U mnie to zazwyczaj, że już chodzi to bardziej raz na rok, a nie raz na miesiące. To nie ze względu na Pokémony. W sensie? Pojebie mnie. Oczywiście, że ja nie trafiam. It's the outplay. Błagam, spal go, podpal go. Tak, zajebiście?
Mogę być, nie być w stanie tego zrobić, tak ci powiem. Mówisz. No, zwłaszcza, że ona ma jeszcze parę Pokemonów. Tak zwane kiedyś się uda. No dobrze, zostałem podpalony, to koniec. To chyba nie wyjdzie, tak nie jestem pewien. Nie wiem, przegra ten hijacking naprawdę na 100% celności. On jeszcze ani razu nim nie spudłował. Czy to czas na grind? To wygląda, jakby był czas na grind. No dobrze. I chyba będę zmuszony poużywać tej JRPM przez to, że to jest Fight Jump Kick. Chyba, że coś znajdę tutaj lepszego. To nie wygląda jak coś lepszego. Kill me. Gra mi chyba coś sugeruje, wiesz? Chyba tak. To jest takie nie używaj tej GDTIN. Może jak zaczniesz ją wymawiać w sensowny sposób, to dostanie buffy. To nie jest GDTINA! Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego tak? Im dłużej przybywa naszej społeczności, tym bardziej czujesz, że to zostaje. Co masz na myśli, Marcinie? Znaczy, mogę się domyślać, co możesz mieć na myśli, ale wytłumacz. Shifty. Na którym poziomie Jadnina może być w stanie wysadować tego Hariamę? Tak się zastanawiam. Nie go w kolonii oglądają anime, nie umieć. Nie przydajmy. Mamy też jakieś tam wspólne zainteresowania. Jakieś Megameny, jakieś inne ligi legend, jakieś Togaliki czy coś. Lubisz go tylko tam wziąć, no. Nie we wszystkim musimy się pokrywać. Z kolei Shinji nie lubi FF9? Naprawdę, ja nie Znaczy, fabularnie nie mam za dużo złych rzeczy do powiedzenia o tym. FF9 bardziej gameplayowo. To jest jedna z tych wspaniałych gier, w której mi się nie najlepiej gra, do których nic nie mam poza tym. FF9 to twoje Disco Elysium, bo to jest. Kocham tę grę, nienawidzę w nią grać. Mógłbym się, że mówiłem coś podobnego o tym. Jak się nazywało? Xenoblade'a w trójce? Tak. Bo w Xenoblade'a w trójce zdecydowanie gameplay mi nie podszedł. W sensie combat system mi nie podszedł, to może to jest lepsze określenie. Autobattle Simulator. Nawet nie tyle, że Auto Battle Simulator, a bardziej MMO Simulator, w tym masz małą kontrolę nad rzeczami. Sprowadza się do podobnej rzeczy. Nie ukrywam, że dość mocno autowalkowałem w tej grze. O. No dobrze. Czy 13 na Jiraty nie wystarczy na Hariamę? Przekonajmy się. Czemu to jest Jiratina według ciebie? A czemu nie? Słuchaj, Wiki twierdzi. Nie zapoznawałem się z Wiki. Wiki twierdzi, że name may also involve guilty, guillotine, girari. Girari to jest onomatopeja for glaring według tego, pewnie japońska.
Czekaj, bo Marcin zadawał mi pytanie, które zadawał mi już 10 lat i padałoby w końcu na nie odpowiedzieć. Czy ogólnie bardziej robisz, czy bardziej nie robisz Xenogears? W sensie pytasz w tej chwili o same Xenogearsy, nie w porównaniu do Blade'ów, tak? Xenogears lubię? No w sumie to tak, to lubię Xenogears. Jakaś moja pierwsza myśl była taka, że kombat mi tam też jakoś bardzo mocno nie podszedł. Ale to taka po prostu bardziej losowa myśl, a nie, że jest to coś, co mi rzeczywiście bardzo mocno przeszkadza. Ja liczę, że kiedyś zagram w Xenogears. Nie, o słuchaj, kiedyś na pewno zrobię remakę. Clueless. No dobra. O dobra, teraz schodzi na dwa Shadow Punchy. To jest postęp. Na trzeciego poksa ci dopierdolam tam jakiegoś Lucario. Będzie problem. Nie, jest fajna. Świnu. Okej, okay, to mój świn. Znaczy no też jeszcze co z Xenogears wracając na chwilę, że to tak jak wiele osób ma zarzut, że ta druga płyta widać, że jest mocno niedopracowana i że widać w niej dużo potencjału, który nie został wykorzystany tak jak powinien być wykorzystany. Czy to nie tak, że tam jest cała płyta, która jest visual novel? Nie cała. Ludzie bardziej memują, bo początek jest taki bardzo intensywnie visual novelkowaty, plus masz parę dungeonów, które są dosłownie na zasadzie, bo tak ci mówi, weszliśmy przeszliśmy dungeona i idziesz się beat bossem. Okej. Okay. Kiedyś przejdę na git, bo mi co do robię, są tak szanuję. Jeszcze ich nie szanuję. Nie mam moje. Chociaż na pewno nie jestem aż tak Mitsuda crazy, jak niektórzy tutaj. O, przejść tam na krofasz. Przecież ja kiedyś to zrobię, na pewno. Przecież kiedyś wrócę do krasa, bo ja kiedyś go zacząłem i go nie skończyłem. Aha. To na pewno. Jakby sam też, żeby nie było, sam też nie uważam, że Mitsuda miał jakiś bardzo wybitny soundtrack, jeżeli chodzi o tego, o Trigera, tak? Tak, żeby nie było. Ale w Krosie... No, ja wciąż uważam, że Kros to jeden z moich ulubionych, jak nie najbardziej ulubiony soundtrack w historii, więc... Dość powiedzieć, że to jest jedyny soundtrack, o którym powiedziałeś, że jak znajdę ci gonówkę, to go bierzesz. Więc... Nie wykluczam, że kiedyś będę zarabiał na też, będę mógł to powiedzieć o większej liczbie soundtracków. O tak, famously biedujący Shinji. Yep. A słuchaj, póki muszę spłacać kredyt, to jestem biedującym człowiekiem. Counterpoint. Jebiesz farmazony. Masz rację, jebie farmazony. Jeszcze nie wiem, kim są te farmazony. I czy zgadzałeś na to, żebym je jebał, ale... Wiesz co? Dobra, gadka. Ja głównie z nim wyjdzie, w każdym razie śmieszne, bo on z jakoś dużo tam nie mówił. No właśnie też kojarzę, że on tam był bardziej jako nazwisko, które bierze udział, a nie, że rzeczywiście on komponował stąd, tak? Z drugiej strony są tak do Xenogearsów też jest bardzo ładne. Teraz jak już o tym mówimy. Ale bym sobie zapał odkwietla. Naprawdę robi są tak do inne zoomy. Doskonale. Grawer chce się nauczyć growl. Doskonale. Moje pytanie na dziś brzmi, na czym
Kitsuda się tak wybił na triggerze? Tak mi się wydaje. Bo mam wrażenie, że on nie pracował nad zbyt wieloma jakimiś dużymi tytułami. Właśnie zastanawiam się, czy miał coś takiego dużego przed Tigerem. Tiger był jego pierwszą grą, do której komponował muzykę. Zdane. Bo wcześniej jest pisany jako ten. Jako osoba, która pracowała nad systemem. Sound effects. Tak. W tym do FF5 XD. Cześć. Czemu był Forspawn? Przypomnij mi. Ja to nie ten przycisk. Forspam to jest 60-100, paraliż. Zaraz tam teraz tam może być. Nie lubię ataków atakujących ile siady. Są Sagi, Zinogilsów. Coś tam jeszcze. Nie wiem, kiedyś wrócę do Crossa i jestem przekonany, że soundtrack tej gry mnie kupi, bo tego no jestem pewien. Ale patrząc czysto po tytułach, do których Mitsuda komponował, wydaje mi się być troszkę delikatnie overrated. Ja powiem szczerze, że większości tych tytułów po prostu nawet nie znam, tak? Więc no, that's my point. Nie znam w sensie, że w nie nie grałem, a nie, że nie znam, że o nich nie słyszałem, tak? O tym chodzi. To ja o większości nie słyszałem. Nie, to nie mam bez przesady. Nie powiem, że większości nie słyszałem, są tytuły, których nie kojarzę, nie powiem, że nie. Ale znaczną część kojarzę przynajmniej ze słuchu. W sensie, że tytuł słyszałem, a nie, że muzykę słyszałem. Tytuł. Ja zupełnie nie. No i Mitsuda też chyba robił do tych, do Zenos Sagi którejś. No Zenos Saga. To podejrzewam, że jest chyba nawet jeszcze mniej znane niż Xenogears tak ogólnie. Przy czym też ostatnio słyszałem opinię o Xenosadze, że jeżeli chcesz grać, to pierwszą grę sobie przejść, długo to obejrzyj. Okay. Próbowałem jakiegoś razu ruszyć Xenosagę 1 i skończyłeś na tym, że ją ruszyć ruszyłem, niezaprzeczalnie. Przy czym to akurat było w jakimś takim momencie, że coś akurat też wychodziło. Więc odpaliłem ją i wyszło coś i się przerzuciłem na to coś drugiego. Ja się bardzo dziwię, że przez lata się taką estymą jak Mitsuda nie cieszyła Shimomura. Patrząc po samych tytułach, nad którymi pracowała. Panie wiesz, że pierwszej zasady jest jakichś tych najpóźniejszych. Znaczy trzeba, że w dwójce gameplay jest, tylko że on jest po prostu frustrujący i dlatego jedynka jest lepsza. To bardziej o to chodzi. Ale nie wiem ile w tym prawdy, bo mówię, też nie grałem. Więc mogę się wypowiadać na zasadzie postów, które widziałem. A nie na podstawie własnych doświadczeń. Bo Shimomura co właściwie robiła tak powiedzmy przed 2010. Street Fighter 2, Live Alive. Live Alive to jest tytuł, którego nikt nie znał do jakichś 3 lat temu, więc whatever. No Live Alive mam wrażenie, że to był kult classic. Live Alive to jest tytuł, który jest mniej znany niż cokolwiek Xeno przed Xenoblade'ami. To jest gra, nie wiesz o co chodzi w ogóle, przede wszystkim. Wiem, ale więc mam wrażenie, że była bardzo, bardzo kult classiciem.
Samo to już dla mnie jest dość dużym problemem w rozpoznawalności. Shimomury kojarzę głównie chyba, że ten... jak się nazywało? Parasite Eve. Mario RPG? Tak. Mario RPG, Parasite Eve. Te Mario and Luigi RPG. Aha. Hearts'y. Hearts'y. Right. I to jeszcze była Shimomura z czasów, kiedy... Tak, FF15 oczywiście. To jest... Ale było pytanie najpierw o to przed 2010, do tego nie mówiłem, ale no, ja mam soundtrack FF15. Kocham tę ścieżkę. Mimo tego, że to już jest Shimomura z ery Wszystko musi być smutnym pianinkiem, to... No, lubię tę ścieżkę. Zacznij mówić o Shimomurze w tej wersji. Tak. Ale... Nie sklikowałem i przypiąłem wiadomość doskonale. Nie umiem... Kurwa, była ważniejsza wiadomość przypięta. Wiem, nie umiem w guziczki, przepraszam. Ojo. Zmisklikowałem. Ojo. No czemu hejcisz? Czemu mnie bulisz? Bo psujesz mi streama. Dobrze, przepraszam. Aż się boję zobaczyć, jak teraz wyniki w tym wyglądają. No dobrze. W sumie spodziewałem się takich wyników trochę. Może nie do końca w takich proporcjach, ale... się spodziewałem. Hejterzy Hollow Knighta są mychy. Nie, to po prostu... Mega Man na moim serwerze, nie? Ale to ten średni Mega Man. Oj, mate. Nie wiem, nie jestem fanem Batman Networków. Obawiam się, że ta wieś na osoby, która dosłownie wychowała się na Batman Networkach. Wiem. Ale... Czy to znaczy, że... Okej. Najgorsze. No właśnie, chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, że to, co Marcin mówi, to trochę racja. Tak. Jako gdzie umiałem Battle Drive Game Boyu. Najlepsze jest to, że to jest coś, co jest mówione jako tako dopiero w trzeciej grze. Chciałem powiedzieć, że to trochę spoiler. Spoiler, co to nie znam. Wiesz? Czekaj, to w pierwszej było? To nie pada w jedynce. Prawda? Nie wiem. Się wydaje, że to nie pada w jedynce. Znaczy ja powiem tak. Wiesz, ile wiemy o jedynce? Może jest? Tyle, że to chujowa gra. Jest to zdecydowanie jedna z podwójnych walk w historii podwójnych walk. O, Kerlia, nice. Manafi. Nie jest chyba bez przesady. Nie słyszałem o jedynce, że jest paskudna. No i Before CX teraz takie jest chujowa. Ja nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z... Jedynką, więc nie mogę hejcić. Jedynka jest bardzo łak. Doskonale. Nice. Na pewno złapie, prawda? Tak, pewnie tak. Jeżeli Pokémony Go to jakimś wyznacznikiem, to nie chuja nie złapie. Oczywiście przeluci bardziej przeszkadza niż pomaga. You'll get used to it. Lubię jej design, though. Zielona baba. Dobra, z tych rzeczy niech to nic na razie. Jak złapiesz Gardevoira Fjord, złapałem, fajnie było. Powiem tak, ja widzę doskonale, jak
bardzo intensywnie dobrze idzie mi łapanie rzeczy póki co. Nie jest dobro wcale. O Boże, excuse me. Podoba mi się, że to moje powiedzenie i padło od was obu, a ode mnie. A nie od ciebie? Gdybym ja to powiedział, to byłoby, że jestem jebanym hejterem i nic mi się na świecie nie podoba. I mean, ja dość często mówiłem, że nie przypadam do BN1, że się tak delikatnie wyrażę. Babo, wylecz mnie. Nie możesz mnie wyleczyć? Babo. Baba mnie nie chce wyleczyć. Ja bym pewnie na BN nie głosował, tylko wspomniałeś, tylko na co mi się chciał głosować. Tutaj zawsze możesz oddać pusty głos, żeby zobaczyć wynik. To też jest zawsze opcja. Znaczy nie zdziwię się, jeżeli Sejk był pozytywnie zaskoczony BN1, tak jak pozytywnie był zaskoczony X7. Nie patrzę, jak się będziesz przy Hollow Knightie bawił. Najpierw muszę sobie kupić Hollow Knighta. Co implikuje, że kiedykolwiek jeszcze odbędą się jakiekolwiek quizy, a nie ja popełnię ceremonialne sudoku przy najbliższej okazji? Słuchaj, jeżeli nie dojdziesz 15 pytań po ligę, zgaduję, że to jest tak, że BN1 jest jednocześnie bardzo proste i ma gorsze walki niż czwórka? Ale to mówię tak bardziej na zasadzie zgadywania, a nie, że mam jakiekolwiek doświadczenie, jakie pozwala mi tak mówić. Bo jakaś czwórka jako tako nie była jakoś bardzo tragiczna przy pierwszym przejściu, tylko no przy pierwszym przejściu. A jak też znaleźć się przejść, jakie nie są pierwsze, no to well. Mi się pamiętam, że podobała bardzo trójka i piątka. Ja właśnie... Mam wrażenie, że jest... Szóstka pamiętam, że mnie męczyła w chuj. Ja mam wrażenie, że jestem jedną z nielicznych osób, które lubił bardzo trójkę. Bo tak, ja pamiętam, że lubiłem trójkę. Bo tak to słucham tam wrażenie, że ludzie mówią, że dwójka jest lepsza, że szóstka jest lepsza, że piątka jest porównywalna. Gdzie piątka też raczej nie była jakoś bardzo lubiana. Szóstka mnie okropnie męczyła, pamiętam. I nie pamiętam już czemu, ale pamiętam, że mnie dosyć mocno męczyła. Wiem, że trójka może być frustrująca pod tym kątem, że ma dużo takich grindowatych rzeczy, typu, że na przykład jeżeli chcesz te gwiazdki, to musisz style zmieniać co jakiś czas, bo na przykład chipy zrobią tylko z jednym konkretnym stylem, masz wspaniałe time triale z tym, z extra folderami, nie ze swoimi. O tak, to było rzecz. Ile gier jest w tych battlenetowych twórkach? Pozwól, że policzę. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, czternaście, jeżeli dobrze liczę. Wait. What? No czego nie rozumiesz, że BN-ów 1 i 6 w sumie jest 14? Kurwa, to jest pytanie na quiz. O kurwa, ale piękne wyczarze. Przecież właśnie Battle Networki od 1 do 3 miały jedną wersję, to jak ci kurwa weszło 14?
Czy liczyłeś jakieś gówno typu Network Transmission i tak dalej? O Network Transmission zapomniałem, Battle Chief Challenge zapomniałem. Liczyłem 4,5. Nie, po kolei liczyłem jedynkę, liczyłem remake jedynki. O Boże. Liczyłem dwójkę, liczyłem trójkę Black, White i Blue, liczyłem czwórkę Red Sun, Blue Moon, liczyłem 4,5, liczyłem piątkę ten Protoman Kernel i Double Team i szóstki dwie. Ja pierdolę. Trójkę Black to jest japońska wersja, która się różni od Blue głównie tym, że ma... To miała trójka Black takiego, bo ona w czymś się różniła. Idę zerknąć. Nie wiem, czy ona nie miała jakiegoś gigaczekopanka. Liczysz tak jak... ten, jak to się nazywa... Z Pokémonów z pierwszej generacji liczysz, że są trzy gry? Słucham jeszcze raz? Z Pokémonów pierwszej generacji liczysz, że są trzy gry? To cztery. Znaczy, że tak, że są cztery. No właśnie! Są główne. No bo red, blue, yellow. Znaczy to... Potem było red, green, yellow. Wcześniej było red, green, yellow. No właśnie chciałem powiedzieć, że te japońskie się też trochę różniły z tego co pamiętam. Więc na upadek... Ale liczysz to jako oddzielną grę? Znaczy... Zazwyczaj w Pokémonach liczę tylko te angielskie wydania. I z tymi Battle Networkami to dużo bardziej memowałem niż mówię na poważnie. Cześć, ona. Bye. Bo jednocześnie zdaję sobie sprawę, że te wersje japońskie, że były dość mocno zabugowane z tego co pamiętam. Legitnych Battle Networków na zachodzie jest 9. Dziewięć? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. To kurwa? Są dwie trójki po pierwsze? Trójki już były dwie? Tak. A było White Blue trójki. White Blue. Po drugie i mo piątka Double Team jest na tyle różna, że trzeba wejść osobno. Ale to remake. Nie wiem, ja bym mimo wszystko Double Team liczył osobno, osobiście. Na ile godzin jest każda? Jeżeli pytasz o Battle Networki, zależy, czy chcesz je tu prezentować i czytać fabułę. Stuprocentować Battle Networków nie chcesz. Stuprocentowanie Battle Networków jest długie. I w chuj nieprzyjemne. Zależy od gry. A 100% dwójki jest okej. Okay. 100% trójki jest trochę mniej okej. Okay. 100% czwórki to efektywnie przechodzenie czwórki po tym jakiś tam teodopor game. A nie, przepraszam, przechodzenie czwórki 3 razy. Najlepszy design. B2 to była teoretycznie informatyczna wersja. Znaczy, co tam było takiego strasznego poza jakimi... Znaczy kojarzę, że były jakieś pojedyncze wirusy, które miały niski encounter rate i nie zawsze zapiły rzeczy. To jest jedna rzecz, która mi tak na szybko... Chyba myślałem, że to Shiny przez chwilę, przez to jak wygląda. Czemu on jest taki jasny? Encounter rate'y w Endermecie. To fajnie się szuka pop-upa? Albo drop-downa? Fajnie się farmi zwykłe chipy z bossów? Shadowman. To jeszcze miał... Bo wydaje się, że dwóch bossów miał zwykłe chipy. Nie wiem, czy Nightman nie miał jakiegoś Stone Buddy albo coś? A to też głowy sobie uciąć nie dam. W
Faraon. Faraon miała Anubisa? Nie, zobaczyłem dużo latające ptaszyce i myślałem, że to kurwa pochu. Zastanawiam się też, czy jeżeli w podwójnej walce się pojawi legendarka, to czy będzie muzyka z legendarki czy zwykła. Bladien miał 100% Anubisa, no i właśnie nie pamiętam czy z tym. Czy w PN2 miał? Wydaje mi się, że nie. W PN2 to już nie był pogadany. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli już, to był jak się nazywał? Poison Pharaoh? Jako Progonadans, ale Anubis był osobnym chipem. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, ale przy obecnych wynikach głosowania niedługo się dowiemy. Ale będzie intensywne skipowanie wszystkiego BN1. O mój Boże. I będę grał na Switchu, więc nie będę mógł sobie wczytać State'a XD'em. Prawda, Sevi? Będziesz się bardzo dobrze bawił, jestem pewien. Ja. Setka BN1 była ok, oprócz Leaf Shielda, doskonale. Dla kontekstu tylko powiem, że bawiliśmy się z Sevikiem niedawno w Archipelago, gdzie Sevik grał w Kingdom Hearts, ja grałem w Battle Networka. I w pewnym momencie, jak próbowałem sobie coś wygooglować, to emulator był w tle włączony i najwyraźniej kiedyś zrobił save state'a. I jak sobie szukałem, to wczytał mi save state'a. Nice. Więc straciłem dość sporo progresu i stwierdziłem, że nie, ja to pierdolę. Bo aż tyle cierpliwości nie mam. Czy ty masz Pokémon po każdej walce? Tak. A po Pokémonu fajnie było coś złapać, bo mam wrażenie, że połowa mojego teamu jest bezużyteczna. A do Kingdom Heartsów nie wątpię. Mi ten baton jest w sumie też całkiem dobrze fagowało. Przecież nie wiem, mimo wszystko mam wrażenie, że on jest trochę zbyt otwarty jak na moje standardy. Wolałbym coś bardziej takiego liniowego. Bo tak to trochę miałem wrażenie, że mam za dużo opcji. Wiem, że o nie, problemy. Legendarki Static Encounter też masz random. Z tego co pamiętam, to ustawialiśmy tak, że są losowane, ale w swoim obrębie, czyli że... O, zajebiście. Czyli że legendarka może być zamieniona tylko na legendarkę. Czy ja mam cokolwiek? Levitate, czy nie, 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 as. Lepiej im atak niż jakbyś miał przejść fabułę całą. No niby tak. Będę spadać. Aha. Bye. Bye. Kolejna legendarka, czym ty jesteś? A, znowu Shaymin. O, nawet nie wiedziałem, że on może być... Nie wiedziałem, że mogą być przypisane Pokémony, zwłaszcza legendarne, do różnych okazji. Spodziewałem się, że tylko do jednej. O, oh well. O nie. Często mapy na generach się będą miejscach pokrywa. W sensie, że w paru miejscach występują legendarki? Czy coś innego masz na myśli? Sami wolałbym, żeby nie występowały, bo za bardzo mnie kolci, żeby je łapać w jakiś sposób, jak teraz to robiłem i potem ale nie używać. Że nie chciałem, że ja to nie najedzę. Chciałem tak. Ciekawe, to będzie miał kolega z 6 minecrafiami. Imbito wciąż ma 6 magicznych karpiów. Jakby z jednej strony używam na Domajzera, a z drugiej strony chciałbym, żeby były jakieś konkretne Pokémony.
Bo takich na przykład teraz dostaję albo jakieś takie rzeczy, których bym normalnie nie używał, albo jakieś takie właśnie legendarki, jak tutaj dostaję mam takie, czy ja chcę tego używać? Nie. Przypomniałem sobie niedawno, że mieliśmy piraci dzisiaj wieczorem we czwórkę, to trzeba by było mi się przypomnieć. To nie jest tak, że ja nie mogę, żeby nie było. Ja mogę w każdej chwili skończyć streama, tak naprawdę. Więc mówię, jak coś to tylko mnie szturknijcie. W Pokemonach też powiem szczerze, że nie ma aż takiego, powiedzmy, nie wiem, ciśnięcia na to, żeby robić bardzo długie streamy, więc pewnie będą jakieś takie bliżej 2-3 godzinne. Ja bym się spodziewał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie każdy mój stream musi trwać po 5-6 godzin. Right? Right? No i dużo jak to wpadnie. Nie wiem, jeśli 15-20 levelów niżej niż ustawę przewiduje. Aż nie, mam wrażenie, że to jest dosłownie to, co się dzieje zawsze u Reda. Nie kojarzę, że kiedykolwiek walczył z Redem na jego poziomach, szczerze mówiąc. Potrafię usiedzieć tam na jednym streamie. Powiem szczerze, że tak jak Sevik mi zwrócił uwagę, jak się z Mogim biłem na którymś Eldenie. Że mam wrażenie, że w pewnym momencie rzeczywiście jakieś tam zmęczenie wchodzi, gdzie ja tak aktywnie tego nie odczuwam, ale jednocześnie coś w tym rzeczywiście może być, że poziom gameplayu spada, o tak powiem. Jeszcze najlepiej jest, jeżeli jest się do kogo odezwać, to wtedy nie wiem, ja na przykład grając takie Elden Ringa nie czuję, że mi czas leci w ogóle. I mogę sobie tak siedzieć, klepać, grać. Ale to mówię, też trochę od gry na pewno zależy, bo zawsze jeżeli mam jakieś właśnie RPG, gdzie większość moich akcji się sprowadza do wklepywania akcji, a nie do jakiegoś aktywnego gameplayu, to mam wrażenie, że szybciej się tak mentalnie męczę. A jeżeli sobie zajmuję głowę tym, że rzeczywiście cały czas jakieś właśnie te jakieś takie bardziej akcyjne rzeczy robię, to nie odczuwam tego aż tak. Czułem się jaki Lightball. Gdybym jeszcze Pikachu miał, to w ogóle byłoby świetnie. Zobaczę jeszcze, czy to jakieś Pokémon znajdę. Kolejny Shining. Shining, słonko. Idź w biedo. Dostać. Dziękuję. Okej, okay, miasto Eterna. Brzmi jak dobre miejsce, żeby samemu skończyć. To wezmę tylko jeszcze oficjalnie zobaczę, jak tam ankieta, chociaż spodziewam się odpowiedzi. O, zobacz wyniki. Hej, kurwa, blisko jest. Nie no, ja nie oddaję swojego głosu, Koman. Bo zastanawiałem się przy tle, czy nie oddać swojego głosu na Hollow Knight i nie robić Hollow Knight, ale nie, nie, spokojnie. Aż tak nie będzie. Na chwilę obecną jest tak, że ten, że Ben 1-6 po kolei ma 7 głosów, Hollow Knight ma 6 głosów. I teraz mam dylemat jedyny taki, czy robić to tak, że te streamy robić, powiedzmy, że Ben robić na przykład w środę i w sobotę, czy jedno w jeden dzień i drugie w drugi dzień, bo to są dwie osoby, które rozważam. Na razie wiem, że na pewno w środę zajeba ten twórki, ja z sobotą będę jeszcze myślał. No, także na dziś to było na tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.